Pierwsza tura włodarza nam nie wyłoniła. O głosy mieszkańców walczyli Januszkiewicz, Nosewicz, Żynda i Dekarczyk. Do spektakularnej wygranej zabrakło poparcia zdecydowanej większości dla jednego z dwóch pozostałych kandydatów, Olgierda Dąbrowskiego lub Czesława Najmowicza. A żeby przejść, musiałby dostać ponad 50% głosów, więc myślę, że następna tura będzie 28 października. I tak też się stanie. 28 października ponownie staniemy przed wyborem Olgierd Dąbrowski czy Czesław Najmowicz. Po pierwszej turze największe poparcie uzyskali były burmistrz 2516 głosów, a były przewodniczący Rady Miasta 2031. Panowie już zmierzyli się w wyborczym starciu w 2010 roku. Przypomnijmy, wtedy do drugiej tury przeszedł Dąbrowski z Brodiukiem. Ten drugi nieoczekiwanie skapitulował. Następny w kolejności z największą ilością głosów był Najmowicz, ale i ten zrezygnował. Ostatecznie odbył się plebiscyt. Ostrudzianie głosowali na tak lub nie. Olgierd Dąbrowski został wybrany. Ta sytuacja ponownie się skomplikowała. Dąbrowski został odwołany, ale ku zaskoczeniu niektórych znowu jest bliski odzyskania utraconej władzy. Na pierwszą turę wyborów udało się ponad 31% uprawnionych do głosowania. Frekwencja niewielka, bo i na kartach do głosowania było niewielu konkretnych kandydatów. Takie głosy z ust wyborców można było usłyszeć. Trudno jest podjąć decyzję, na kogo zagłosować? Bardzo, bardzo trudno. To jest metodą odrzucania w tej chwili. Zrobiłem po prostu u każdego z nas jakieś wady i zostało dwóch z jednego. Losowanie i koniec. Mamy 6 kandydatów, z których nie wiadomo, którego wybrać. To może przejść do drugiej tury? Każdy. Niektórzy liczyli na czarnego konia, oddając swój głos w wyborach. No, ale na nic magiczne metody, jeśli głosujemy przed telewizorem. Mieszkańcy, którzy swoje zdanie na temat lokalnej polityki mają, powinni pofatygować się na drugą turę. A kandydaci warto, żeby wzięli udział w debacie face to face i ułatwili mieszkańcom wybór. Niestety najprawdopodobniej tak się nie stanie. Jeśli chodzi o debatę, jestem zawsze chętny, ale tym razem muszę wykazać się konsekwencją i z panem Dąbrowskim postanowiłem nie debatować. Mogę spotkać się w studiu z panią redaktor, pytania zadacie, odpowiem na nie wszystkie i ewentualnie można to samo zrobić z panem Dąbrowskim. Dlaczego pan nie chce z panem Dąbrowskim wziąć udziału w debacie? Dlatego, że mocno panu Dąbrowskiego na tym zależy i po prostu ja stwierdziłem, że skoro 5000 ludzi odwołało pana Dąbrowskiego, o wszystkim powiedział, jego koncepcja na miasto się nie sprawdziła, więc nie będę dyskutował. I jeszcze pan Dąbrowski nie rozumie, co to jest samorządność, ponieważ ludzie przyszli na spotkanie z panem Dąbrowskim w swojej słusznej sprawie, a on jednak wezwał Straż Miejską i Policję. Tak, to znaczy, że nie rozumie, o co chodzi w samorządzie. Jeżeli chodzi o odwołanie, to równie dobrze mogliby niektórzy to panu zarzucić, że Rada Miasta jednak pana odwołała. Tak, Rada Miasta, tylko że to było 11 osób zebranych przez pana Dąbrowskiego w rewanżu za to, że nie chciałem się zgodzić. Z tym, że ja się zachowałem przyzwoicie. Zostałem odwołany, siadłem na stołek radnego i z mandatu pełnię rolę radnego. W debacie chcę wziąć udział i to powiedziałbym za wszelką cenę. Jestem gotowy do debaty w każdej porze dnia i nocy. Kandydat powinien na burmistrza powinien być do tego gotowy. Poza tym kandydat nie wybiera sobie rywala. Ja jestem z każdym gotowy w tej sprawie rozmawiać. To jest podstawowy element kampanii wyborczej w demokracji. I nie wyobrażam sobie, jak wyborcy mają wybrać, nie widząc, jak się spisuje właśnie pod okiem kamery telewizyjnej, w obliczu tutaj dziennikarzy. Trzeba stanąć twarzą w twarz z własnym rywalem, twarzą w twarz z wyborcami. I dlatego będę namawiał pana Najmowicza ze wszystkich sił do tego, żeby jednak odważył się ze mną podebatować. Niech wyborcy mają dobre rozeznanie co do walorów kandydatów. To jest ich prawo, to jest prawo wyborców. Nie można wyborcom odmawiać debaty. Kadencja burmistrza standardowo trwa 4 lata. W przypadku Ostrudy wybrany włodarz będzie rządził przez okres 2 lat. To wcale nie oznacza, że wybór Ostrudzian ma odbyć się metodą chybił trafił. Odwołana debata zarówno przed pierwszą, jak i drugą turą spotkała się z żywą reakcją części mieszkańców. Powinna się odbyć debata między tymi dwoma kandydatami? Oj, chyba tak. Tak, i to gdzieś na zamku w dużej sali. Koniecznie. Oj, nie mam zdania. Nie wiem, nie interesuję się tym. Nie wiem, jestem obojętna. Dla mnie to może i być, i może nie być. Wydaje mi się, że w tej chwili pójdą i będą głosować na starego burmistrza, co był. Bo jednak mimo wszystko, co tam o nim opisują, ale jest facet konkretny, ma wiedzę i mi się wydaje, że on będzie. Jak myślisz?
No bo Najmowicz na pewno nie. A dlaczego? Dlaczego tak sądzisz? Dlatego, że on jest za flegmatyczny. No tak. Tak po prostu. Powinni przedstawić swoje programy, jakie mają dla Ostródy, co proponują wyborcom, bo to tak wygląda ten wyścig na to, że ci kandydaci tylko pensję chcą osiągnąć jakoś i jakieś tylko znane sobie z tego profity. Jeśli byłaby debata z możliwością zadawania pytań, chętnie wziąłbym w tym udział. Kandydaci prześcigają się i papugują w wyborczych obietnicach, dlatego Ostrudzianie muszą być czujni i swój rozum mieć. W przeciwnym razie na nic narzekanie. Ktoś w Ostródzie przecież rządzić musi. Jak nie tak, to inaczej.